Podcast Migowy Alfabet. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Marcin Łuczywek, głuchy student filologii PJM, współzałożyciel i prezes firmy Centrum PJM, głuchy tłumacz oraz Monika Brzykca, absolwentka ASP i filologii polskiego języka migowego. Cześć wszystkim. Cześć. Dziękuję, że zgodziliście się przyjść dzisiaj do nas. Zaprosiliśmy Was, ponieważ oboje jesteście osobami głuchymi, jednak życie każdego z Was wygląda zupełnie inaczej. Oboje studiujecie także filologię polskiego języka migowego. Może na początku opowiecie nam, jak wyglądało Wasze życie pod względem językowym. Czy od dziecka migaliście, mówiliście? Jak to wyglądało? Ja nie znałam języka migowego. Dorastając, widywałam inne dzieci i widziałam, że migały, ale zastanawiałam się, co to jest, o co chodzi. Później, gdy już dorosłam, wiele osób pytało mnie, czy znam język migowy. Odpowiadałam, że nie, nie znam. Zaczęłam zastanawiać się nad tym, czy spróbować nauczyć się PJM. Szukałam różnych kursów, ale w Polsce są dwa języki migowe. Nie rozumiałam różnicy pomiędzy SJM a PJM i dopiero na YouTubie znalazłam odpowiedzi na moje pytania i wątpliwości. Trzy lata temu zaczęłam naukę polskiego języka migowego. Na początku uczęszczałam na kurs podstawowy PJM, o tematyce medycznej, a później dostałam się na filologię. A ty, marcin? Ja pochodzę z głuchej rodziny, Migałem od dziecka. Moi rodzice i dwaj bracia są gusi. Codziennie w domu migaliśmy pejotemem. Języka polskiego nauczyłem się trochę później, ponieważ moja słysząca babcia była surowa i wymagała dużej dyscypliny w tym temacie. Wielu głuchych, którzy mieli słyszącą babcię, doświadczyli podobnej sytuacji. Około piątego roku życia zacząłem uczyć się języka polskiego i do dziś jestem dwujęzyczny. Oboje zdecydowaliście się studiować na filologii, na której głównie się uczy polskiego języka migowego, ale też teorii pejotem. Często spotykam się z tym, jak słyszący mówią: Jeżeli słabo słyszący dobrze mówi, to po co ma się uczyć migać? Ty, Moniko, się na to zdecydowałaś. Albo słyszę od głuchych, kulturowo głusi znają pejotem, no to po co mają studiować filologię? A jednak ty, Marcin, również zdecydowałeś się na te studia. Czego nauczyliście się dzięki studiach na FJOT-em? Hmm. Po pierwsze, to ja dawno temu, w wieku chyba około 15 lat, już wtedy zastanawiałam się, o co chodzi ze światem słyszących? Czemu oni mnie nie rozumieją? Miałam wiele problemów komunikacyjnych i tak naprawdę to nawet ja sama siebie nie rozumiałam. Ale myślałam, że może w przyszłości, jak będę już dorosła, to wtedy będę w stanie odpowiedzieć sobie na te pytania. No, właśnie, miałam bardzo wiele pytań i żadnych odpowiedzi. Dopiero tutaj, na studiach FPJM, byłam w stanie te odpowiedzi znaleźć. Słyszący nie rozumieli problemów osób głuchych i osób słabosłyszących, a ja sama też nie byłam świadoma niektórych z nich. Dopiero niedawno dowiedziałam się, czym jest audyzm, co to takiego. Przed studiami coś tam obiło mi się o uszy, ale miałam wrażenie, że ten temat zupełnie mnie nie dotyczy. To przecież głusi są dyskryminowani, a ja słabosłysząca na pewno nie. Tu, na studiach, dowiedziałam się, jak bardzo się myliłam. Ja również jestem ofiarą audyzmu i to jest przyczyną wielu moich problemów. Hmm. Po drugie, y, wielu wykładowców prowadziło swoje zajęcia, opowiadało nam o różnych tematach i często właśnie w trakcie zajęć pytali, czy ktoś ch chciałby coś dodać, podzielić się swoim doświadczeniem, opowiedzieć o czymś. W takich sytuacjach ja się zgłaszałam i opowiadałam o historiach, których nikt nigdy ode mnie nie usłyszał. To był pierwszy raz, kiedy mówiłam głośno o trudnych dla mnie doświadczeniach. Czułam się wtedy trochę jak na terapii psychologicznej. Po trzecie dostępność. Na początku studiów mieliśmy zajęcia zdalne poprosiłam wtedy o wsparcie asystenta notującego, bo jednak wiadomo, że inna sytuacja jak mamy zajęcia stacjonarnie na żywo, a inna gdy są to zdalne zajęcia, wtedy wykładowcy, profesorowie, którzy prowadzą te zajęcia w aplikacji, na przykład na Zoomie, są jedynie w małych okienkach. Ja wtedy nie jestem w stanie czytać z ruchu ich werk. Więc na zajęciach zauważyłam, że asystent notujący nic nie pisze. Nie miałam wtedy dostępu do zajęć. Co prawda, był tam tłumacz języka migowego. Ale ja na samym początku studiów nie znałam polskiego języka migowego. Dlatego od razu zareagowałam i napisałam do asystenta notującego z pytaniem, gdzie są napisy. Dostałam odpowiedź, że są w programie Word, ale mi nie o to chodziło. Chciałam pokazać, że ja teraz nic nie rozumiem. Chcę tu na żywo wiedzieć, co mówi wykładowca, co mówią słyszący i głusi studenci. Ponieważ mam prawo do tego, aby uczestniczyć w dyskusji, być aktywna, zadawać pytania. Jeszcze przed moimi studiami w szkole masowej, w szkole dla słyszących, widziałam wtedy, jak uczniowie i nauczyciele dyskutują, rozmawiają ze sobą, ale ja zawsze siedziałam cicho. Byłaś wycofana. Tak, dokładnie, byłam wycofana, a tutaj na studiach pierwszy raz odważyłam się i zażądałam pełnej dostępności. Czułaś, że musiałaś dostosowywać się do innych? Tak, dokładnie. Po czwarte, lektorat Pojotem. Mieliśmy małą grupę, chyba było w niej 10 osób, a ja byłam jedyną głuchą. Reszta studentów to były osoby słyszące. Co ciekawe, Razem zaczęliśmy uczyć się języka i komunikacji. Mam wrażenie, bo na przykład moja rodzina nie zna języka migowego, a studenci znali i język polski, i język migowy. Pamiętam, była kiedyś taka sytuacja, spacerowaliśmy razem przez miasto, rozmawialiśmy ze sobą. Ale jak to w mieście, był hałas, ja czegoś nie usłyszałam, nie zrozumiałam, też cały czas byliśmy w ruchu, więc nie mogłam się skupić na czytaniu z ruchu warg, i wtedy studenci automatycznie zmieniali sposób komunikacji na język migowy. Zobaczyli, że czegoś nie rozumiem, i od razu zaczęli migać. Super. W zależności od sytuacji, od razu reagowali i dostosowywali się do mnie. W mojej rodzinie niestety nie ma tak sprawnej reakcji. Wielokrotnie trzeba coś powtarzać. Ja łatwiej poddaję się w takich sytuacjach. Słyszę. nieważne. Ale teraz odpowiadam. Nieważne? O, nie, nie. Właśnie, że ważne. Proszę powtórz. Teraz mam w sobie więcej odwagi i siły do mówienia głośno o moich potrzebach. Wcześniej byłam cicho. Nie wiedziałam, jak wytłumaczyć to innym i czy w ogóle mogę. Wow, naprawdę. Moniko, to znaczy, że dzięki filologii zrozumiałaś, że po pierwsze aha, okej, okay, ludzie źle mnie traktują. A po drugie dowiedziałaś się, że masz prawo walczyć o swoje. Mega, naprawdę. Mam wrażenie, że dużo ludzi, w tym ja, mające słyszącą rodzinę, doświadczają podobnych sytuacji. Na przykład, kiedy spotykamy się z różnych okazji, w tym świąt, obserwuję innych, jak ze sobą rozmawiają. Proszę ich o powtórzenie, mówię, że nie rozumiem. Tak jakby wszyscy zapominali, że jestem głuchy i traktują mnie jak family dog. Napotykam wtedy wiele barier. Warto, żebyśmy byli bardziej pewni siebie i głośno mówili: Ja jestem głuchy. Dzięki filologii zrozumiałeś, że to Twoje prawo, nie wycofujesz się już. Widzę, że jesteś pewniejsza siebie. Jesteś świadoma swoich praw. Tak, i myślę, że dużym problemem dla mnie było to, że wcześniej brakowało mi wiedzy. A bez tej wiedzy, podczas życia wśród słyszących, dostosowywałam się do zasad, które w tym świecie panowały. A moje potrzeby, jako osoby głuchej, były niestety pomijane. Teraz głośno komunikuję swoje potrzeby i uświadamiam innych. Jednak zauważyłam, że łatwiej wyjaśniać mi to nowo poznanym osobom niż na przykład mojej rodzinie. Oni już przyzwyczaili się do pewnego sposobu postępowania. Ostatnio powiedzieli mi, że widzą, że jestem teraz szczęśliwsza niż przed studiami. Wcześniej byłam smutna, dlatego że czułam się bezsilna, byłam zrezygnowana. A teraz ta siła wróciła. Już wiem, co mam robić. Moi rodzice często powtarzają mi, że edukuję ich na tematy związane z kulturą głuchych. Też dzięki temu wyjaśniam, jakie miałam problemy w szkole i jakie były powody tych problemów. Rodzice lepiej rozumieją teraz moją sytuację. Czuję, że było mi to bardzo potrzebne. Mm, jest wspaniale. Wow, tak naprawdę filologia zmieniła twoje życie na lepsze. Tak, dokładnie. Super. Chciałem przejść teraz do ciebie, Marcinie. Jesteś głuchy i poszedłeś na studia Pjotem. Prowadzisz też firmę, która oferuje kursy i szkolenia polskiego języka migowego. Pomimo tego zdecydowałeś się na studia. Myślisz, że świadomość językowa jest ważna? Czy dzięki FPOTM byłeś w stanie uzupełnić swoją wiedzę? Aby opowiedzieć, co doprowadziło mnie do decyzji o rozpoczęciu studiów, muszę się trochę cofnąć. Naturalne było dla mnie to, że migałem od dziecka. Przed liceum chodziłem do szkoły dla słabosłyszących, a później całą klasą przenieśliśmy się do Liceum na Łódzkiej. Jakoś w pierwszym czy drugim tygodniu rozmawiałem z kimś, i w pewnym momencie podeszła do mnie dziewczyna, która powiedziała: O! Nareszcie ktoś, kto normalnie miga i można się z nim skomunikować. Reszta miga w jakiś dziwny sposób. To był pierwszy moment, który zapadł mi w pamięci. Ja mogłem migać i do jednej, i do drugiej grupy, mogłem się z nimi dogadać. Minęło parę lat, skończyłem już liceum, ale cały czas miałem w głowie tę sytuację. Nie dawało mi to spokoju. A czas mijał i mijał. Później poszedłem na studia podyplomowe na UW. Pod koniec studiów w czwartym semestrze byłem wtedy na wykładzie. Nie pamiętam już nazwiska wykładowcy, ale zaczął on opowiadać o czymś, co mnie oświeciło. Grupa słabosłyszących, o których opowiadałem, posługiwała się domowym językiem migowym. Słyszący, którzy mają głuche dziecko, próbują jakoś się z nim skomunikować, więc tworzą wtedy umowne znaki. Taki domowy język migowy. System ten przynosi się później do szkół i dalej rozwija. Dawniej w szkołach obowiązywał zakaz migania. Domowe języki migowe rozwijały swoje słownictwo, ale dalej były to języki domowe. Dzięki temu, że ja urodziłem się w głuchej rodzinie, migałem od dziecka PJM i szybko łapałem kontakt z innymi głuchymi. Studia uświadomiły mi, że oni wykorzystywali język domowy, a ja migałem PJM. -em. A teraz do sedna. Uczęszczałem na studia podyplomowe przez dwa lata, półtora roku, tak mniej więcej. Jednak te studia mnie nie zachwyciły. Chodziłem na wykłady, było tam kilka ciekawych przedmiotów, ale nie czułem się związany z tym kierunkiem. Skończyłem studia i życie toczyło się dalej. W 2019 roku po raz pierwszy usłyszałam o FPJM. Dopiero co otworzyli ten kierunek i sprawdziłem program i pomyślałam, że jest bardzo podobny do prodyplomówki. No pomyślałam, że to nie dla mnie. Zapomniałam o tym. Minął rok, drugi. Słyszałam, że wielu głuchych uczęszcza na ten kierunek. Opowiadali mi o tym, że dużo im te studia dały i warto się na nie zapisać. Byłem sceptycznie nastawiony, ale ich argumenty zaczęły mnie przekonywać. Mówili o podziale na część teoretyczną i praktyczną. Praktyka, czyli nauczanie języka, wiadomo. A skupię się teraz na teorii. Podczas zajęć na filologii dogłębnie badali różne tematy i zjawiska, które na wcześniejszych studiach były jedynie pobieżnie omówione. Dużo im to dało. Program studiów był naprawdę napakowany zaawansowanymi informacjami o teorii PJM. Posłuchałem wszystkich argumentów i to mnie rzeczywiście przekonało. Zdecydowałam się na studia na FPJM. Moim celem było uzupełnienie teorii językowej. Wyjaśnię jeszcze moją chęć uzupełnienia swojej wiedzy. Studia podyplomowe ukończyłam w 2016 roku i wiedziałam, że swoją przyszłość wiązać chcę z językiem migowym. Nie byłem pewien, na czym konkretnie się skupię, ale wiedziałam, że będzie to związane z PJM-em. Założyłem firmę w 2016 roku, a potem w latach 2017-2020 organizowaliśmy szkolenia, obozy i różne warsztaty. Jednak podczas zajęć, gdy uczyłem innych, miałem wrażenie, że czegoś mi brakuje. Mogłem przekazywać innym wiedzę opierając się tylko i wyłącznie na mojej intuicji i doświadczeniu. Miałem jednak wątpliwości, czy moja intuicja to pewne źródło, czy może jednak gdy uczę innych, sam sobie czegoś nie dopowiadam. Wahałem się. Słyszałem same pozytywne rzeczy na temat FPOTM. Słyszałem o zaawansowanej wiedzy teoretycznej i pomyślałem, że dobrze łączy się to z moją praktyką. Zdecydowałam, że pójdę na studia głównie dla teorii. Mam tę intuicję, mam już praktykę i doświadczenie, uzupełnię to o teorię i będę posiadał wtedy pełen pakiet wiedzy. Czyli myślisz, że głusi, którzy pracują jako lektorzy, też powinni pójść na FPOTM, aby uzupełnić tę wiedzę, móc uczyć lepiej, pokazywać innym ten pełen pakiet? Prawdę mówiąc, przed studiami pracowałem jako lektor już przez 6 lat. Uczyłem innych, ale powtórzę, że ciągle miałam wrażenie, że czegoś mi brakuje. Myślę, że osoby głuche, które wiążą swoją przyszłość zawodową z językiem migowym, nieważne czy jako lektorzy, tłumacze, badacze języka, może też nauczyciele, warto, aby poszli na studia FPJM. Wszystko jedno czy dla praktyki, czy dla teorii. Tak naprawdę w szkołach dla głuchych czy szkołach integracyjnych nie ma przedmiotu o nazwie polski język migowy, no nie ma. Słyszący od dziecka chodzą na język polski, uczą się tam gramatyki, budowy i szyku zdań. Jako osoby dorosłe mają już pewną świadomość językową. A ja? Ja mam wrażenie, że świadomość językową osiągnąłem dopiero w wieku 20-22 lat, a jako 18-19-latek w ogóle nie zdawałem sobie z tego sprawy. Migałem biegle, ale nie potrafiłem rozłożyć tego na czynniki pierwsze. Myślę, że to dobry czas na to, aby każdy, kto jest związany z językiem migowym, kto wiąże swoją przyszłość z PJM, niezależnie od doświadczenia, zapisał się na FPJM. Warto uzupełnić swoją wiedzę teoretyczną na temat języka. A nawet wykorzystywać zajęcia praktyczne. Opłaca się także uczęszczać na lektoraty i warsztaty tłumaczeniowe. Możemy myśleć, że migamy dobrze, to po co nam lektorat? Jednak na zajęciach mamy okazję do korzystania z doświadczenia innych lektorów, którzy od lat wykonują te prace. To czas do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi. Dzięki temu i lektorzy, i my będziemy mogli się rozwijać. Obie grupy na tym zyskają. Również z zajęć tłumaczeniowych można wiele wynieść. Myślę, że warto, aby każdy poszedł na FPJ. Tak, ja również się z tym zgadzam. Ja pracuję jako lektor na UW i powtarzam, że nie pozjadałem wszelkich rozumów. W zespole lektorów dzielimy się wzajemnie swoją wiedzą, uczęszczamy na seminaria, warsztaty, szkolenia. Podczas pracy ze studentami też możemy wymienić się informacjami. Często dyskutujemy w trakcie zajęć. Na przykład omawiamy daną problematykę poznaną na konferencji. Dzięki temu możemy zagłębić się w dany temat, a lektorzy ciągle się rozwijają. Myślę, że to jest fajne na filologii. Już odsuwając tematy lektoratu, zauważymy, że głusi, którzy biegle znają PJM, często nie mają świadomości językowej. Na przykład słyszący pytają, dlaczego jakiś znak migamy w dany sposób. Bo tak. Zastanawiam się, czy może warto byłoby dodać w podstawówce, w liceum lekcję polskiego języka migowego. Można by się wtedy komunikować na lekcji w PJM, ale też poznać podstawy gramatyki tego języka. Myślisz, że warto byłoby to zrobić? Może powtórzę to, co usłyszałem na wykładzie profesora Rutkowskiego i bardzo mnie to uderzyło. Wielokrotnie powtarzał, że wiedzę o PJM, którą nabywaliśmy na studiach w ramach filologii, powinniśmy byli nabyć już w okresie szkoły podstawowej. Widać, z jak ogromnym opóźnieniem nabywamy tę wiedzę. Ja dorastałem, wykorzystując PJM w codziennym życiu. Nie znałem teorii, ale miałem intuicję. Jednak uważam, że brakowało mi takiego przedmiotu jak PJM. Już niedługo zostanę absolwentem FPjotem. Przez dwa lata nauki. Otrzymałam ogrom wiedzy, a dalej mam wrażenie, że nie jest to temat w pełni wyczerpany. Widzę, że pomiędzy potocznym wykorzystaniem języka migowego a poziomem naukowym jest przepaść. Dla przeciętnego użytkownika pejotem dojście do poziomu uniwersyteckiego jest nie lada wyzwaniem. Sam byłem zszokowany ilością materiału do nauki. Gdyby na każdym etapie edukacji dostosowywano poziom wiedzy, również z zakresu PYOTM, to ta różnica między poziomem podstawowym a akademickim nie byłaby aż tak ogromna, a ilość nowego materiału nie przytłaczałaby studenta. Ja osobiście dalej staram się dawkować sobie tę wiedzę. Myślę, że warto dodać do podstawy programowej przedmiot polski język migowy. Może słyszeliście o nowym rozporządzeniu, które weszło w życie? Teraz każda szkoła masowa. Może zapewnić uczniowi 3 godziny nauki polskiego języka migowego w tygodniu. Szkoły mają okazję wykorzystać dofinansowanie z Urzędu Miasta i dzieci mogą uczyć się 3 godziny w tygodniu języka migowego. To wspaniałe, jednak mało kto o tym wie, a szkoda. Jeżeli osoby słyszące mogą uczyć się pejotem, to świadomość na temat głuchych będzie stale rosła. Później ktoś taki spotka głuchego i będzie wiedział, jak postąpić, bo nauczy się tego w szkole. Prawda? Mam takie ciche, ukryte marzenie, żeby w Polsce było podobnie jak w USA. Tam ASL jest chyba drugim albo trzecim? Trzecim. Tak, trzecim najpopularniejszym językiem obcym. Pierwszy to ich natywny język, drugi mogą wybrać, a trzecim może być ASL wspaniałe. Znam kilkoro głuchych z USA, którzy opowiedzieli mi o takiej sytuacji. Mieli problem z odnalezieniem się w mieście. Zapytali kogoś o drogę i dostali odpowiedź w języku migowym. W Polsce nie poznalibyśmy odpowiedzi, bo nasz rozmówca by uciekł. Myślę, że fajnie byłoby to wykorzystać również u nas w Polsce. Tak, w USA wszyscy słyszący znają chociaż podstawy ESL: typu literowanie, podstawowe zwroty, cześć, miło mi Cię poznać. W 2016 roku wyjechałem do USA na trzy tygodnie razem z trójką znajomych. Wiele razy w trakcie naszego wyjazdu spotkaliśmy ludzi, którzy pytali nas w języku migowym, czy jesteśmy głusi, czy potrzebujemy pomocy. Raz siedzieliśmy w restauracji i dołączyła do naszego stolika osoba, która zaczęła z nami migać. A na Uniwersytecie Galaudeta wszyscy migają. Na poczcie, w restauracji, nawet słyszący. Wszyscy migają w ASL. Naprawdę wow, zero barier. Na Uniwersytecie? Tak, w galaudet wszędzie migają, nie odczuwa się tam żadnych barier. Na pewno, jeżeli chcemy załatwić sprawy administracyjne, biurowe, też można komunikować się w ASL. Niesamowite. Wspaniale. To też ciekawe, bo mówiłeś, Marcin, że sam byłeś zszokowany, jak w ciągu dwóch lat przekazano ci tak taki ogrom wiedzy i materiałów. A często są pytania od innych osób, czy FPJ będzie zorganizowane zaoczne. Myślę, że byłoby to niemożliwe do wykonania. Sama skończyłam ten kierunek i musieliśmy przerobić mnóstwo materiałów, wiele godzin, lektoratów, teorii. Naprawdę niemożliwe byłoby to upchnięcie tego, nie wiem, w weekendy co dwa tygodnie. Nie ma opcji. Zajęcia musiałyby być od rana do nocy to niemożliwe. Dzięki rozłożeniu planu zajęć po kilka godzin dziennie da się to zrobić. Jeszcze po zajęciach w domu potrzebowałam czasu, żeby przetrawić to, czego się dowiedziałam, albo coś doczytać, uzupełnić. Nie wyobrażam sobie zajęć trwających od rana do nocy. Dodam jeszcze coś, co mi się przypomniało opowiadałam o mojej firmie, w której uczę. Na studiach mogłem porównać to, co widzę na co dzień, z wiedzą akademicką. Część zjawisk, które sam zauważałem, pokrywała się z tymi opowiadanymi na, zaj na zajęciach. Część była dla mnie zupełnie nowa. Mogłem porównać rok 2019 i 2022. O organizowaliśmy wtedy obozy, w których ty, Weroniko, też uczestniczyłaś. W 2019 roku zorganizowaliśmy językowy obóz letni. Z powodu pandemii nie organizowaliśmy obozów w 2020 i 2021 roku. Podczas zajęć w 2019 roku uczyłem kilka grup i powtórzę raz jeszcze: cały czas miałem wrażenie, że czegoś mi brakuje. Za to w roku 2022, w zeszłym roku, podzieliliśmy uczestników na sześć grup tłumaczeniowych. To na ostatnim obozie czułem ogromną pewność siebie w nauczaniu. Dawniej gdy wyjaśniałem dane zagadnienia bazowałem na własnej intuicji. Czasami z pozytywnym skutkiem, czasami nie. Sam zastanawiałem się, czy może czegoś sobie nie wymyślam. Natomiast w 2022 roku byłem już pewny tego co mówię. Jeżeli ktoś mnie o coś pytał, Odpowiedź uzasadniałem konkretnymi wynikami badań, wskazywałem różne źródła. Wtedy uczestnik akceptował moją odpowiedź. Nie można przecież sfałszować badań. Czasami podczas zajęć mówiłem, że muszę to sprawdzić. Na FBOT nauczyłem się szukania wiarygodnych materiałów, źródeł badań, nie tylko polskich, ale również zagranicznych. W Polsce badania nad językiem migowym są jeszcze mało zaawansowane. Za granicą natomiast istnieje o wiele więcej dogłębnych analiz jeżeli na obozie nie byłem pewny swojej odpowiedzi, sprawdzałem odpowiednie źródła i po godzinie dwóch wracałem do konkretnej osoby ze sprawdzonymi informacjami. Myślę, że dzięki temu właśnie uczestnicy mi ufali, ponieważ przekazywałem im wiarygodne informacje. A to wszystko dzięki filologii polskiego języka migowego. Widzę ogromną różnicę między wcześniejszymi obozami, na których ryzykowałem, czy odpowiem dobrze, a tym ostatnim, na którym byłem pewien swoich odpowiedzi. Może nie na 100%, przecież zawsze może zdarzyć się nam jakaś pomyłka, to normalne, jednak w 99% byłem pewien wiarygodności swoich informacji. Właśnie, teraz możesz od razu podać źródło, polecić je do samodzielnej lektury. Jestem ciekawa, co wy o tym myślicie. Oboje mówiliście, że dzięki FPM czujecie się dumni do swojej tożsamości, języka. Też możecie powiedzieć, na uniwersytecie jest moja filologia obok innych. Już nie można wykluczyć i lekceważyć pejotem. Zawsze słyszący patrzyli na pejotem, także nie uznawali go za język, jakąś pantomimę. Teraz możemy pokazać, że na uniwersytecie jest magisterka z PJM, na której są przedmioty teoretyczne, gramatyka to nie są bzdury coś wymyślonego, tylko prawdziwy język. Tak, ja wcześniej byłam na innych studiach, które już ukończyłam. To były sztuki piękne, i pod koniec tamtych studiów zastanawiałam się nad tym, o czym pisać pracę magisterską. Chciałam jakoś połączyć temat sztuki z problematyką osób głuchych i słabosłyszących, ale jednak miałam z tym jakiś problem. Czułam, że nie mogę tego zrobić. Nie mogę, dlatego że nie znam ani świata głuchych, ani języka migowego. Czułam, że nie miałam prawa mówić nic na ten temat. No bo co? Miałam powielać jakieś bzdury? Mimo tego, że jestem bardzo otwartą osobą, nie mogłam tego zrobić. Nie miałam prawa opowiadać o moich problemach jako osoby głuchej. Też nie rozumiałam świata głuchych. Miałam wrażenie, że również świat słyszących tego nie zrozumie. Więc przez jakiś czas wahałam się, nie miałam siły na podjęcie takiego tematu. W końcu zdecydowałam, że zrezygnuję z tego kompletnie y i zmieniłam temat pracy magisterskiej. Więc temat głuchych w sztuce odstawiłam na bok. Później, w swojej pracy zawodowej, zajmowałam się prowadzeniem warsztatów artystycznych. Uczęszczały tam różne osoby były to grupy dzieci, młodzieży, dorosłych. Wszystkie te osoby były słyszące. Dlatego zawsze na początku zajęć e, informowałam wszystkich, że jestem głucha. E, bardzo proszę, aby mówili powoli, wyraźnie. E, też na samej sali e, nie może być hałasu, musi tam panować cisza. Wyjaśniałam, że jeżeli będą problemy komunikacyjne, to będę prosiła o powtórzenie. Niestety w tamtych sytuacjach. Napotykałam wiele problemów komunikacyjnych, hmm. wiele barier. Cały czas miałam z tyłu głowy chęć opowiedzenia im o tym, jak wygląda życie głuchych, jednak się tego nie podjęłam. Prawdopodobnie długo nosiłaś w sobie tę chęć wyrażenia siebie. Chciałaś zrozumieć siebie samą, ale nie wiedziałaś, jak to zrobić, bo nikt cię nie nauczył, co to jest. Mhm, mm tak. Też nie znałaś innych głuchych, no może jedną osobę. Chodzi o to, żeby mieć jakiś wzór, autorytet, kogoś dorosłego, z kim mogłabyś się utożsamiać? To znaczy, gdy byłam małą dziewczynką, to miałam niewielki, co prawda, ale miałam kontakt z głuchymi. Tylko ci głusi zawsze mówili fonicznie. Jeżeli chciałam dotrzeć do prawdziwego świata głuchych, no to wszyscy z takiego towarzystwa migali. Nie chcieli mieć kontaktu z osobą, która tylko mówi. Czułam się wtedy odizolowana od całej grupy. A to, jakby słyszący przekazali ci ten sposób patrzenia na głuchych. Mhm, tak. Też bardzo ciekawe jest to, że pamiętam rozmowę z moją mamą. Moi rodzice musieli zdecydować, którego języka będę się uczyła. Akurat wybrali język polski, a nie język migowy. Gdy byłam już trochę starsza, miałam chyba 12 lat, 12 lat powiedziałam, że Och, jak dobrze, że znam język polski i że mówię. Gdybym miała znać tylko język migowy, no to jak miałabym komunikować się z moją rodziną, z całym otaczającym mnie światem? Hmm, to głusi są w gorszej sytuacji, a ja w tej lepszej. Ale co ciekawe, spotkałam kiedyś moją starą, dobrą znajomą. Akurat znałyśmy się z nią od dziecka. Rozmawiałyśmy krótko o tym, co tam u nas słychać, o, o naszym życiu. Ona zapytała się, czy chodziłam tylko do szkół masowych, szkół dla słyszących. Odpowiedziałam, że tak. Wtedy usłyszałam od niej, że musiałam mieć tam bardzo, bardzo ciężko. Każda osoba głucha, którą spotykam, mówi mi, że ja mam ciężej, dlatego że nie znam języka migowego. Naprawdę miałam wtedy poczucie, że oni rozumieją mnie, i rozumieją to, skąd piorą się moje problemy. To znaczy, że ty spotykałaś głuchych i myślałaś, że jesteś w lepszej sytuacji niż oni, a głusi sami mówili, że ci współczują, bo ty nie migasz, tak? Tak było? Tak, dokładnie. Po pierwsze, miałam utrudnioną komunikację ze słyszącymi, a po drugie, nie mieli oni świadomości o zjawisku takim jak audyzm. Kiedy spotykałam osoby głuche, okazywało się, że i oni, i ja mamy bardzo podobne problemy. Miałam wtedy wrażenie, że z nimi o wiele łatwiej jest mi się dogadać. Nawet jeżeli nie znam języka migowego, albo znałam same podstawy tego języka, to komunikacja z nimi była o wiele łatwiejsza. Byłam w szoku. To tutaj na studiach. Uświadomiono mi, jak trudna jest sytuacja osób słyszących. No bo ja zawsze myślałam, że to głusi mają gorzej, a okazało się zupełnie inaczej. E, pytałaś mnie o tożsamość, i teraz myślę, że głusi wcale nie mają gorzej, tylko że jesteśmy ze sobą równi. Ja staram się działać i żyć w świecie słyszących. Ale jednocześnie chciałabym to samo robić w świecie głuchych. Chcę być w jednym i w drugim świecie i móc wybrać świat głuchych lub słyszących. Aktualnie czuję się dobrze i w jednym i w drugim miejscu. Rozumiem siebie i swoje problemy. Jeżeli dostrzegam jakiś problem z komunikacją, od razu reaguję. I często tłumaczę słyszącym, że na przykład źle coś zrozumieli. Dzięki moim wytłumaczeniu, słyszący często reflektują się i przepraszają. A jeżeli chodzi o moją tożsamość, ja jestem słabosłysząca. Wcześniej mówiłam, że jestem osobą niesłyszącą, a teraz coraz częściej używam słowa głucha. I lubię to słowo. Hmm? Podoba mi się. No tak, bo określenie słabo słyszący to w sumie nie wiadomo do końca, podobny do słyszących, może trzeba tylko głośniej mówić do tej osoby, a to dzięki nazwaniu siebie głuchą podkreślasz swoją tożsamość i odrębność od słyszących. Opowiadałaś nam dzisiaj o swoim dzieciństwie, o różnych spotkaniach, których doświadczyłaś będąc z dziewczynką. Gdybyś teraz spotkała siebie, jako tę małą dziewczynkę, to co byś jej powiedziała? Jak chciałabyś, aby potoczyło się jej życie. Może oglądają, słuchają nas osoby słabosłyszące, które się z tobą utożsamiają. Co chciałabyś im powiedzieć, a może oglądają nas też głusi? Marcinie, co chciałbyś im przekazać? Pamiętam, jak w wieku pięciu lat byłam uśmiechnięta, zadowolona. Byłam szczęśliwą małą dziewczynką. Wierzyłam, że spotkam mnie wiele dobrego. Myślałam, że w mojej szkole będzie wspaniale. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Gdybym teraz spotkała pięcioletnią siebie, to chciałabym powiedzieć, że będzie ciężko. Naprawdę ciężko. Twoi rodzice wybiorą język polski, bo język migowy jest dyskryminowany. Hmm. Będzie ciężko. Ale jak tylko spotkasz inne osoby migające. Od razu bądź odważna. Spróbuj się z nimi pobawić. Spróbuj z nimi porozmawiać. A jeżeli tylko poczujesz, że chcesz uczyć się języka migowego, to bądź odważna. Zrób to od razu. Pamiętam, że tuż po maturze zastanawiałam się nad tym, czy może nie zacząć uczyć się języka migowego, jednak Trochę się tego bałam, bałam się, że temu nie podołam. Nie odważyłam się spróbować. Więc ty próbuj od razu. Bądź odważna. Nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Tak, nie poddawaj się. Hm. Wierzę, że jak będziesz już dorosła, to wszystko zrozumiesz. Pamiętam też, jak w wieku 15 lat powiedziałam: Nikt mnie nie rozumie. A nawet sama siebie nie rozumiem. Ale byłam wtedy pewna, że w przyszłości, jak będę już dorosła, znajdę wszystkie niezbędne odpowiedzi. I to na studiach filologii polskiego języka migowego te odpowiedzi znalazłam. Wow, jaka to reklama dla tych studiów! Naprawdę to niesamowite, że dorastałaś z różnymi niewiadomymi, z pytaniami, i to dzięki studiom znalazłaś odpowiedzi niemożliwe, żeby inne kierunki też tak wpływały na ludzi. Mm, to prawda. Dziękuję. A ty Marcin, co myślisz? Hmm, co ja myślę? Były różne wykłady, na których były pokazane warunki, jakie trzeba spełniać, żeby być reprezentatywnym głuchym i wziąć udział na przykład w nagraniach do korpusu. Pomyślałem sobie, że spełniam wszystkie te warunki. To znaczy, że jestem wzorcowym głuchym. W szkole nie mieliśmy takiego Przedmiotu jak polski język migowy. Nikt mnie tego nie uczył. Dorastając, w ogóle nie miałam takiej świadomości. Myślę, że dzięki filologii nadrobiłem braki z teorii języka. Dużo mi to dało. Nawet jak przez lata uczyłem i tłumaczyłem, to znaczy, no, to też było ważne, to całe zebrane przeze mnie doświadczenie, ale jednak warto jeszcze uzupełnić tę wiedzę teorią na temat języka migowego. Chciałem jeszcze dodać, że mam koleżankę, która mieszka we Francji i pracuje jako nauczycielka w szkole dla głuchych. Opowiadała mi, jak to wygląda u niej i byłem w szoku. Uczy LSF w szkole podstawowej. Myślałem, że wygląda to jak w Polsce, ale jest zupełnie inaczej. Dzielą miganie na różne rejestry, z kolegami rozmawiają w inny sposób, z dorosłymi rozmawiają inaczej, a na vlogach jest jeszcze inaczej. To bardzo ciekawe. Gdy prowadzę moje zajęcia, to zauważam, że głusi studenci traktują mnie jak kolegę. Nie zauważają granicy między wykładowcą a studentem. Jako wykładowca nie mogę używać potocznego języka i nie dbać o emisję. Myślę, że każdy głuchy, który pójdzie na FPJ, zyska tę świadomość językową. Zobaczy, gdzie są stawiane granice i później będzie mógł to dalej rozpowszechniać. Tak, właśnie o tym pomyślałem. W szkole nauczyciele może wyjaśnić, jak migać ładnie, jak rozmawiać z rówieśnikami, albo do dorosłego warto mówić na pan, pani. A innego języka należy używać we vlogach. Myślę, że to bardzo fajne. Chciałbym nawiązać jeszcze do tematu świadomości językowej. Przed pójściem na FPOTem długo się wahałem. Wynikało to z moich wcześniejszych doświadczeń. Na studiach licencjackich nie miałem zapewnionej dostępności, nie było tłumacza Piotem, ani asystenta. Notującego. Przez trzy lata musiałam sam wykonać ogrom pracy. Bałam się, że ta sytuacja powtórzy się też na UW. Nie mogłem się znowu na to zgodzić. Jednak dostałam informację o tym, że na UW jest tłumacz PJ. Zdecydowałam się na te studia i potwierdzam. Uniwersytet Warszawski zapewnia świetne warunki. Podczas studiów licencjackich ogromnie się stresowałam. Obawiałam się nieprzewidzianych sytuacji. Na UW jest zupełnie inaczej. Tutaj mam spokojną głowę. Chodzę na zajęcia i o nic się nie martwię. Jeżeli chodzi o świadomość językową, to przed studiami dużo już wiedziałem. Myślę, że w porównaniu z innymi głuchymi byłem o wiele bardziej świadomy, ale dalej brakowało mi tej pewności, czy to, co mówię i to, co wiem, jest rzeczywiście prawidłowe. Mam wrażenie, że filologia naprowadziła mnie na dobrą drogę. Chciałbym pokazać taki bardzo dobry przykład. Moje dzieci są głuche i uczęszczają do logopedy. Na początku trafiliśmy na logopedę, który narzucał nam swoje zdanie w wielu kwestiach. Tak, żeby dziecko dorównywało słyszącym. No, na przykład, mówił, że dziecko musi znać język polski, musi mieć bogate słownictwo w tym języku, musi mieć implant, nie może migać itd. No, wiecie o co chodzi. Nie, nie wiem, czy gdybym nie poszedł na filologię, to umiałbym się sprzeciwić tym twierdzeniom, mógłbym zgodzić się ze zdaniem specjalistów. A teraz bez problemu potrafię obronić swoje zdanie i dobrze je uargumentować. Nawet była taka sytuacja, w której kilka osób postanowiło razem przemówić mi do rozsądku. Kłóciłem się ja jeden z czterema innymi osobami. Mówili, że opowiadam bzdury, wymyślam, oni są przecież po studiach pedagogicznych itd. Ja jednak dalej twardo stałam przy swoim i wskazywałam źródła, badania, na których się opierałam, a nawet po tym wszystkim jedna z tych osób się zreflektowała. W trakcie naszej dyskusji opowiedziałam o języku uniwersalnym. Teoria ta głosi, że każdy człowiek rodzi się ze w, z takim wbudowanym systemem językowym, a później, w zależności od państwa, w jakim mieszka, nabywa odpowiedni dla, dla siebie język. Autorem tej teorii jest Czomski. Gdy dorzuciłem to do mojej wypowiedzi, logopetkę zamurowało. W odpowiedzi usłyszałem, no, co pan gada, ja tu jestem zwykłą logopetką, nic więcej. Oczywiście spełnia ona swoje zadania, uczy wymowy, słuchania. Dzięki studiom zyskałem ogromną świadomość językową. Wcześniej miałem jakieś tam podstawy, ale cały czas czegoś mi brakowało. Teraz jest o wiele, wiele lepiej. To super, że dzięki filologii możecie walczyć o siebie. To niezwykle ważne. Mam nadzieję, że coraz więcej głuchych będzie zgłaszało się na FPJM. Co roku zgłasza się jedna, dwie, kilka osób głuchych, reszta to słyszący. Mam nadzieję, że w przyszłości grono głuchych studentów będzie się powiększać. Myślę, że kto pójdzie na filologię, nie będzie żałował. Ja przed studiami miałam pewne wątpliwości, ale teraz na 100% mogę powiedzieć, że niczego nie żałuję. Też myślę, że osoby słyszące dzięki opowieściom o waszym życiu i doświadczeniach dużo zyskają. Będą wiedzieli, jak zachować się podczas kontaktu z głuchymi. Dokładnie tak. Sama słyszałam od moich słyszących kolegów i koleżanek, że dziękują mi za to, że dzieliłam się z nimi moimi doświadczeniami jako osoby głuchej, słabo słyszącej. To dzięki mnie oni o wiele lepiej zrozumieli problematykę, no, o wiele lepiej niż z samych wykładów teoretycznych. Więc, jeżeli coraz więcej osób głuchych będzie studiowało na FPJ, to również słyszący będą potrafili lepiej zrozumieć nasze problemy. Tak naprawdę ciężko spotkać grupę głuchych w codziennym życiu, a o wiele łatwiej jest wymieniać się swoimi doświadczeniami w grupie studentów. Można wtedy wyraźnie zauważyć, jak wyglądają różnice między kulturą głuchych i kulturą słyszących. Myślę, że warto pokazywać to słyszącym pokazywać im różnice między ich perspektywą a tą naszą. Okej, okay, dobrze, bardzo dziękuję za Waszą obecność, za to, czym się z nami podzieliliście. Było to bardzo poruszające. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Ja też dziękuję. Zapraszamy na studia FPJ. Cześć. Cześć. Cześć.